Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek na moim kanale, widzowie, jestem na Palionowie, jak widzicie, jest, zastała nas noc, ale ja dzisiaj muszę pójść po Milki, bo widzę, że jest tam u siebie na chacie, zaraz z nią oczywiście porozmawiamy, powiem jej o wszystkim, co tutaj się wydarzyło, nie mam okazji się spotkać z Dave'em, jakoś nie umiemy się zgrać, ale muszę mu też koniecznie powiedzieć o tym, co tutaj się dzieje i o tym, dlaczego jakiś syn Paliona, prawda, tutaj jakiś, że tak powiem, współpracę z Pennywise'em i inne takie rzeczy robi. Mnie się to bardzo nie podoba i mam zamiar dzisiaj pójść i porozmawiać z synem Paliona i spytać się, o co dokładnie chodzi i dlaczego on takie rzeczy odwala, bo mnie to przyznam szczerze trochę ciekawi. Jak widzicie, od jakiegoś czasu mam nowe stanowisko, prawda, nowe tutaj studio, ale patrzcie, widzicie, ta S-ka już chyba od dwóch filmów jest czerwona. Trzeba ją koniecznie zmienić, więc ja teraz idę zmienić jej kolor, a ty w tym czasie, widzę, zostawiasz łapkę w górę i subskrybujesz kanał. Uwaga, start! Dobra, zmieniłem, będzie się zmieniać na różne kolory, na przykład teraz jest zielony, jak widzicie. Więc elegancko, prawda, zielone, zielone, robię sobie zielone. Idę po Emilię i musimy z nią porozmawiać, ale, a dobra, wiem, jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć, ale to już z Emilią powiem. Dobra, idziemy tu do niej do domku, jak widzicie, jej domek tutaj elegancko sobie stoi, napis elegancki, domek flaka, tak jak należy. Dobra, dzień dobry. Wiesz co, Szepson, chciałam ci powiedzieć, że twoja osoba w osobie przeszłościowej jest po prostu okrutna i podła. Aha. Czyli jak widzicie, słusznie jest napisane tutaj domek flaka. No cóż, dzisiaj z Emilią sobie nie porozmawiamy. Niestety, ale zrobiła szpagat na nas. Ale wiecie co, ja jej tak nie daruję tego. Nie, no nie, no nie. Dobra. Czemu ty wie co i co? Dobra, dobra, słuchaj mnie. Rzucone są kości. Kości sobie, o kurde. Kości zostały rzucone. O kurde. Dobra, słuchaj, chodź tutaj. Zobacz, że masz piękną tabliczkę tutaj, wkurz się. No nie, widziałam ją już, no super, bo coś. Co ty masz taki odrzut? A nie wiem, ukradam ci. Dobra, słucham, co ty chciałbyś ode mnie? A, czemu mnie uderzyłeś jakimś płotką? Masz night vision, widzisz teraz night vision, ja nie chcę. Ja czuję, ile lubię czuć klimat. Ale słuchaj, dzisiaj nie o to chodzi, dzisiaj najważniejsze jest to, że my musimy się dzisiaj wybrać do syna Paliona i musimy zobaczyć, co on kombinuje. Słuchaj, chodź, musimy porozmawiać, tutaj, chodź do mnie. Znowu on, tylko nie to. Chodź do mnie tutaj, dobrze, tu musimy, no. Tu jest idealne miejsce, bo tutaj dużo się świeci. Patrz, popatrz się na mnie i powiedz, co widzisz nade mną. No, głowę Pennywise'a. Dokładnie. No i okazało się, odkryłem, że syn Paliona współpracuje z Pennywise'em. Nie. Nie, serio? No, żartowałem. Nie, nie. A, no to spoko. Ej, w ogóle weź, podnieś pachę. Pokaż pachę. Jak? Zobacz, co ty masz. Co mam? Nie widzę. Kurde, ja nie widzę, no. Kurde, od smrodu ci się spaliła bluza od środka, czaisz? Nie, to po prostu jest ten, musiała mieć przewiew jakiś. Musi pochodzić. Tak, tak, po prostu to są takie, nie, to są takie. Tak poci. No poci się czuć. No wiem, właśnie, sorki. Dobra, słuchaj, zanim przejdziemy dalej, to ja tutaj dla widzów mam bardzo ważną informację. Widzowie, nie wiem, czy wiecie, ale patrzcie, już to mówiłem na poprzednim filmie, ale macie możliwość kupienia breloków. Patrzcie, jakie eleganckie breloki. Mój i Emily brelok. A... Przepraszam. Możesz mnie nie bić, a to w tym momencie reklamuję, nie, po prostu się, prawda, breloka. Tymi brelokami. Dobra, brelok Emily już jest na sklepie, a tak się złożyło, że w momencie, kiedy brelok Emily dołączył na sklep, moich zabrakło, bo już wszystkie wykupiliście. Więc czekajcie, koniecznie za niedługo będzie dostawa moich breloków, będziecie mogli kupić i patrzcie, jak elegancko pasujemy do siebie w breloka. Widzicie to? Mega elegancja, Francja. Musicie ogarnąć sobie takie breloki i mieć mnie i Emilię w Minecraft. Znaczy w sumie w brelokach z Minecraft. Nieważne, wiecie, o co chodzi. Ale też musicie zakupić Paliona i macie na przykład taki kubek elegancki. Ej, w ogóle, cześć, jeszcze nie napiłem się w ogóle herbaty z tego kubka. Nie, ciągle no mam go serio, przy biurku i po prostu nie mam kiedy sobie nic zrobić, bo zawsze jak robię herbatę, to go nie mam na dole. Muszę go zabrać na dół albo ogarnąć sobie drugi kubek, żebym jeden miał przy komputerze, a drugi miał, prawda, do picia herbaty. Dobra, słuchaj, chodź, lecimy w takim razie do tego syna Paliona. Ja chciałbym zobaczyć, co on tam knuje, co on tam kombinuje i tak dalej, i tak dalej. Boję, stary. Ty się zawsze boisz. No wiem, no bo kurde, ja jestem nowa osoba, nowa sytuacja, nowe miejsce, to nie jest takie łatwe wszystko i czarno-białe. Ej, czaisz, że ustawiłem, że mi się zmieniał ciągle ta eska i mi się zrobiła zatrzymała na zielonym? Widzowie, no niestety, musimy dzisiaj zaakceptować zielony z tyłu. No trudno, aha, dopasował mi się znak, do swetra, w ogóle swoją drogą sweter. Wiem. Wiecie, na którym był. A właśnie, tak swoją drogą nie mówiłem. A już od dwóch dni jest backstage na kanale vlogowym, więc możecie wbić, zobaczyć. Zapraszamy. No, elegancki backstage. Dobra, słuchaj. Dobra, czekaj, bo tu jest syn Paliona. Czekaj, czekaj, chowaj się za krzaka, schowaj się za krzaka. Dobra, patrzę, co on kombinuje. Dobra, jest, wyszedł. Ma jakąś książkę w ręce, ma jakąś książkę, coś tam pewnie pisze. Coś tam pewnie pisze, czekaj, przejdźmy tu. Chodź za crafting, czyli za ten piecyk. Czekaj, jestem tutaj na tym jakby moście, jestem tak jakby. Patrzyłem, czekaj, patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło.
Pamiętasz, chcieliśmy być sami. Zobaczymy zaraz. Dobra, on tam coś kombinuje, czekaj, ja muszę zobaczyć. Muszę zobaczyć tutaj. O, stąd. Dobra. Dobra. Gdzie jest jeszcze no, staram się go podglądać. Kurczę, nie widzę, tutaj mi płotki przeszkadzają. Ej, co on robi? Otworzył sobie, przeciąg sobie rozrobił. No, on tą książkę ma ciągle w ręce. Ciekawe, co to jest za książka. Dobra, ja schował, robię... Schował ją tam gdzieś. On tam gdzieś ją schował. Dobra, czekaj. Nie idź tam! Co ty robisz? Dobry, fizyk. On mnie tutaj nie zauważy, rozumiesz, to jest mega 300 IQ, po prostu zagranie. Czekaj. No dobra, dobra. Zaufam. Ja pierniczę. Dobra, on poszedł na górę, poszedł na górę. To był zawał. Czekaj, chcemy tam wchodzić? Ja nie mam podki na nim wziąłem już sobie. Nie, ja też nie mam nic. Ej, dobra, on chyba wychodzi. Dobra, tak, wyszedł, dobra. Tyłem. Czekaj, no, zobaczmy, chodź. On tu gdzieś schował książkę, tu jest książka jakaś. Czekaj. Co tam jest napisane? Znowu muszę tam iść, ale to jest jakaś inna książka, czekaj, chyba. Bo to już widziałem na poprzednim odcinku. Dobra, tu jest coś, zadanie od Pennywise! O kurde. O nie. Czekaj, zobaczmy, co tu jest napisane. Czekaj, chodź stąd, gdzie ty jesteś? No ja obserwuję, bo on tu może wrócić. Nie, chodź. Wiem, ja go obserwuję, patrzę się, jest na czatach. Dobra, ja się i tak schowam gdzieś z tyłu. Zadanie drugie. Musisz wyrzucić wszystkich z Palionowa, nie mogą tu być, wszystko nam zepsują. Ej, oni chcą nas wyrzucić z Palionowa! Ale kto? Ej, nie jest dobrze. No Pennywise razem z synem Paliona, oni współpracują ze sobą. Gdzie ty jesteś? No ja jestem, kryję się, po prostu się chowam tutaj. Nie. Gdzie ty się kryjesz? Jestem na skraju, po prostu mnie może zauważyć każdy finiszy. Mówię ci, żebyś wyszła, dobra, a tam siedzisz. Dobra, no nie rozumiesz, że się... Właśnie wyszłam, ale w złe miejsce. Mhm, dobra, ja tu też jestem. Czekaj, gdzie jesteś? Ja jestem na lewo od tego domu jakby. Dobra, widzę cię. Chodź tutaj. O, dobra. Czekaj, tu, patrz książkę, przeczytaj sobie książkę. Mhm. I jakie wnioski? Nie mogą być, tu być, wszystko nam zepsują. Ewidentnie Pennywise współpracuje Ewidentnie. Ewidentnie, nie ulega wątpliwości. Okay. Dlaczego my się zajmujemy tymi w ogóle? Nie wiem, rzeczami? Ale nie, co, dlaczego się tym zajmujemy? Nie, dlaczego się nie zajmujemy, wrócić. Tylko tak trzeba zająć się tym, to co jest ważne. Ej, dobra, czekaj, ja bym go pośledził lekko, zobaczmy, co on zacznie robić teraz, wiesz? Ale tak ostrożnie, za krzakami, przejdźmy się z nim gdzieś, zobaczmy, co on będzie kopiować. Ostatnio go śledziłem. Uważaj, posuń się trochę. Dobra, ostatnio no, jak go śledziłem, to on poszedł do tego domu Pennywise'a właśnie. Ale może teraz rzecz nie powinien tam iść. Poszedł do szeryfa chyba, czy nie? Mm-hmm. Nie, poszedł gdzieś dalej. Dobra, on idzie gdzieś dalej, okej. Okay. Chodźmy za nim, ale tak bezpiecznie, żeby nas prawda nie zauważył. Ale gdzie ty jesteś? Tu jesteś. On idzie w stronę mojego domu. Mm-hmm. Ej, czy on chce nas wyrzucić już jakby? Ej, to... Mm-mm. Może ciebie chce wyrzucić? Nie. Dla dobra wszystkich. Nie mów tak. Dobra, chodź tutaj do góry, do góry. On tam jest. No wiem, tu do góry. To ten syn Paliona na pewno nie myśli. Trzeba zostawić tam tabliczkę. Zostawić jakąś tabliczkę? Palionowo. Tak, popatrz. Aha, faktycznie. Ej, co jest? Dzwoni mi tam. Straszyłam, ja pierniczę. Dobra. Co, ja wszedł do mnie na chatę. Dobra, i tam pewnie umie też zostawić taką tabliczkę. Otworzył, tak, kradnie, jak zwykle. Złodziej. Jesteś normalny, naprawdę. Ale dobry to no był żart. No i co mam teraz zrobić? Nie, czekaj. No schowaj się gdzieś tam za dynię. Jak mam się schować, no? Dobra, zostawię tabliczkę. Mhm. Co tam jest na tej tabliczce? Nie widzę. Dobra, tu zobaczę, uwaga. Opuść Palionowo natychmiast. Natychmiast. Dobra, czyli on ewidentnie wykonuje zadanie teraz, czyli on się pewnie przejdzie teraz po wszystkich, zostawi takie... Tabliczki, dobra, mam pomysł, pójdźmy do niego i zacznijmy z nim rozmawiać na zasadzie, wiesz, że spróbujmy od niego wyciągnąć, niech on nie wie, że my wiemy o tym, że on współpracuje z Pennywise'em, tylko wiesz, na przykład, ej, dostaliśmy taką tabliczkę w domu, że mamy opuścić Palionowo, o co chodzi, czy on coś o tym wie, nie? Dobra, zobaczymy, dobra, co on dobra, na ten dawaj, temat dawaj, nam powie. No on tam stoi, chodź, lecimy do niego, pogadamy. Pogadamy, zagadamy elegancko. Halo, synu Paliona! O, siema! Cześć. Słuchaj, bo właśnie się z Emilią spotkałem, nie? I tak przyszliśmy do mnie na chatę, ja tam patrzę i u mnie jest jakaś tabliczka, że mamy opuścić Palionowo. O co chodzi? Wiesz coś o tym? Nie, ja nie mam pojęcia. A ty też taką tabliczkę dostałeś? Nie, ale to jak dostaliście, to chyba powinniście się posłuchać, bo coś się może stać, prawda? No ale ty nie dostałeś takiej tabliczki, chodź, zobaczymy. No chodź, Palionowo. No bo wiesz, bo to tak dziwne, że my mamy opuścić, a ty nie, nie? To jakby jesteśmy chyba w tym wszystkim razem, nie? Nie, ale wiesz, bo... No? Nie wiem, bo może tylko niektóre osoby dostały taką tabliczkę. No to dlaczego niektóre no, mają No a czekaj, a ktoś inny dostał może? Wiesz, może? Czy ktoś, nie, Dave nie na przykład? Nie widzę, możemy poszukać.
No, to poszukajmy w takim razie. Poszukajmy najlepiej. No, jak myślisz, kto takie tabliczki rozstawia? Kto może chcieć nas wyrzucić stąd? Nie wiesz? No dobra. A jakieś spekulacje? Kto jest twoim zdaniem najbardziej podejrzany? Tu nie ma nic. To jest twoja głowa zresztą. Według mnie... Yeti, o! Jaki Yeti? W sumie Yeti go nie widziałem, odkąd my tu się przeteleportowaliśmy, nie? Ja tak samo. Dobra. A tu zobaczmy, może Paliona też coś chce wyrzucić z Palionowa, co? Czy może to Palion chce nas... Ej, może Palion chce nas wyrzucić, co? Nie no, czemu niby? No patrz, u niego nie ma tabliczki, nie? No, u syna Paliona też nie. Bo to jest jego syn, nie? Ej, ty myślisz, że może twój... Może Palion chce z synem zostać sam na sam i chce wszystkich wyrzucić, co? Nie, w sumie nie, Palion to na pewno nie jest. Nie? Nie. Czyli totalnie nie wiesz, kto to może być. A Dave? A może to Dave jest, no? Dave? No Dave też to może być, to prawda. Tak? To może być Dave. No, Dave jest podejrzany, co? Bardzo podejrzany jest, no dobra, no to niesamowite. Tutaj, prawda, się informacje dowiadujemy. Tak? Ale dobra, ale to, czekaj, a może wykluczmy, kto to, bo wiesz, bo jakby ja i Emilia byśmy sami takich tabliczek nie dali, nie? Ty też, ty byś nam dał takie tabliczki? Ja nie dałbym. Nie, no wierzę ci, naprawdę, ty jesteś zaufany ziomuś, nie? Ty nie ma takich dwóch jak nas, jak no, nie ma ani jednego. Jak ciebie jednego. Jak ciebie jednego, to nie ma ani trzech. No, tak jest. Wiesz co, ja będę musiał chyba zgłosić to na policję, nie? No bo ktoś chce nas wyrzucić z domu. Czy tam na szeryfa, nie? Ej, kto jest szeryfem tutaj? To ty chyba ja byłeś szeryfem, nie? Dobra, no to nie wiadomo, no dobra, nie ma szeryfa. No to cóż, dobra, no to ja w takim razie się chyba będę musiał spakować z Emilią i będziemy musieli się chyba wynieść. No, chyba musimy. Nie ma innej opcji. To tak chyba zrobimy, wiesz? My tak zrobimy ten. A ty idź poinformuj Dave'a, że nas tutaj, wiesz. Chociaż może to Dave dał tą tabliczkę, to może nie. To wiesz, jak masz kogoś zaufanego, to mu powiedz, nie? Dobra, to trzym się, synek, trzym się, elegancko. Trzym się, elo. Dobra, ale on kombinuje, on tak kombinuje, po prostu ale tak się kłamie. Zacinał. On nie umie nawet kłamać. Tak, on nie umie nawet kłamać. No dobra, no to co? No wiemy, że on nas tutaj chce zrobić w bambuku, oczywiście nigdzie się nie wybieramy, aczkolwiek moglibyśmy w sumie upozorować nasze To nie jest głupi pomysł. Się gdzieś, wiesz, schować na przykład. Mhm. Tylko myślę teraz, gdzie moglibyśmy zamieszkać na ten czas. Czekaj, czy ja tu gdzieś miałem, muszę sobie przypomnieć, gdzie ja tutaj mieszkałem w sumie, jak nie ten. No tam na górę moglibyśmy w sumie, ale to jest zbyt takie oczywiste. A w tej maczudze? W tej maczudze? No ta maczuga nie ma za dużo możliwości do że tak powiem, przeżycia. A w ogóle jakbyśmy gdzieś tak, a w centrum Palionowa, wiesz o co chodzi. Nie, to musi być dobra, wiem gdzie, chodź, tu się schowamy. To jest, kiedyś to było moje laboratorium, pamiętam. Tylko ja nie wiem, czy ono jest jeszcze aktywne, czy tutaj da się wejść. Dobra, da się. Ej, zginę. To ja tam w takim razie nie idę. Okej, no to w takim razie, niezłe jaja.